wszelki wypadek jeszcze napiszę do Nvidii, żeby zmienić klucz i tyle. Zaczynamy. I teraz nie widziałem, kto ten, ale dziękuję, dziękuję wam. No nie wiem, ja wiem, że tutaj różnie to może być. Zaczynamy pierwszą rundę pistoletową. No i jestem ciekawy, bo tutaj Sosna już, słuchajcie, trenował od niedzieli, widziałem. Także od razu, jak się dowiedzieli, jakie są składy, od razu były treningi. Mamy wejście terrorystów galą i długą. No, bardzo ładnie tutaj wchodzą zamknięci antyterroryści, ale jest GFR, jest JKR, są dwa fragi od antyterrorystów. Saviola zamyka akcję. Troszeczkę chyba nie spodziewał się tutaj tego zawodnicy antyterrorystów i posypało się. Są szybkie plecy zrobione od gali. Jaro ładnie z fragiem, no i tutaj sytuacja dwóch na jednego, pięknie, pięknie teraz weszli nam terroryści. Widzieliśmy, że brak kontroli nad długą zemściło się, jeden Saviola, który wszedł, ładnie sfragował, no i mamy rundę. Mordix, dzięki wielkie za suba, dzięki Mordix. No i 1-0 do Tero. Widzieliśmy, jak ważne było teraz właśnie to symetryczne takie wejście od razu, no, galą i długą. Wykorzystali tutaj brak komunikacji chyba zawodnicy Tero, no bo długą ktoś powinien kontrolować. Ależ tutaj JKL sprzedaje głowę, już Kaper leży, no JKL wiemy, że on naprawdę potrafi strzelać, tutaj takie pestki niesamowite. Tymczasem Tero już szykuje się do wejścia z galą. Tutaj chyba niepotrzebnie GFR skracał długą. No i JKL, zobaczymy. Tego liga nie trafia pierwszą kulką, ale druga już siedzi. Tutaj mało brakowało Rulix, by padł. Mamy też wyjście długą. Jaro z kłopotami, ale zabija Resena. Sytuacja 3-2. Sosna już na plecach. Będzie teraz próbował od długiej zaskoczyć zawodników Tero. No i co? No i udaje się tutaj zabić Jara. Pada też Rurix, no i sam Salen. Sam Salen na dwóch, ładnie tutaj freguje Sosnę. Jeden na jednego na BS-ie Goku. Jest plant, no to tutaj takie podskakiwanki, czy nie? Salen, 3. Goku. Widzieliśmy, co zrobił Salen. Wak! Piękna runda, zakończenie rundy. Mamy 2-0, no ale straszne tarapaty drużyny Tero. Bardzo dużo broni potracili, teraz widzimy, że tych pieniędzy będzie mało, jedynie Salen 4400, no bo zachowa sobie, chociaż też widać, że przekupił. Runda full eco po stronie Gamy. Ładno, znowu Rezen, tutaj wymiana, jeden za jeden na długiej i znowu ten skrót chyba niepotrzebny, tak jest, Kaper wykorzystuje to, no niemiłosiernie, mamy dwa fragi od niego, no i tutaj już chyba nic złego się zdarzyć nie może. Rurix jeszcze zabija Gofra, czy GFR-a. Gofer to jest chyba, nie? No i już ostatni antyterrorysta JKL namierzony. Słuchajcie, nie patrzymy na... piszę i zaraz wracam. Dobra, wiadomość poszła, wszystko jest na fullu antyterroryści. Czteremki, dwie nowe, trzy stare, żadne jawupy. Tero tylko na kałachach, też żadne jawupy. Jestem ciekawy, jak zagrają na razie defensywnie, na razie czekają na skróty, bo widzieliśmy, że tutaj no, antyterroryści lubią sobie przekrócić, na razie to kompletnie nieudanie. Chyba lepiej po prostu czekać na swoich przeciwników i tak bronić BS-ów. Kaper będzie podchodził od długiej. Jaro, widzimy tutaj, próbuje sprawdzić galę, czy coś tu się nie dzieje właśnie, ale tam jest spokojnie. Dość standardowo ustawieni antyterroryści, chociaż tutaj trochę osamotniony GFR. Salen, widzimy małego fejka na BS-ie B. Czy to będzie... Tak, jest rotacja, no dobrze wsterowany Kaper, ale tutaj Gofier jednak lepszy skillowo, no i mamy przewagę antyterrorystów, Tero tymczasem biega na BS-a. Już tutaj jest ładne wejście po raz kolejny, ładnie weszli timingowo, ale zostaje sam Saviola. Jeszcze paczka leży na środku, nic z tego dobrego nie będzie, 55 HP, pakę mają antyterroryści, 2 na 1 JKL, GFR kontra Saviola. No kontrolują tutaj sobie tą paczkę, ta paczka zgubiona, nie wiem dlaczego Saviola jej nie zabrał tak naprawdę, jak on przecież przebiega przez ten środek. 25 sekund do końca rundy.
Saviola no, nie do końca wie, gdzie są antyterroryści i to jest dla niego problem w tym momencie. Tam skoczył troszeczkę, wychylił się GFR i to był błąd i Saviola teraz, jednak JKL lepszy, no i mamy pierwszą rundę. No ale też taka runda bardzo close, znowu bez pieniędzy antyterroryści, widzimy Famasy. No i co dalej? Jakie bronie sobie kupią Famasy? Na Famasach będą grali antyterroryści, także tutaj no, ta runda kolejna może być dla nich ciężka. Tero, Silent Scout, mamy też Teka, Ujaro, no i dwa kałachy. Tero tymczasem zmienia nam tempo gry, już zajęli sobie długą. No uciekają, strasznie słabo to wyglądało tutaj, nie zdążył Resen się schować na BS-ie. Czterech terrorystów już biega, tam jeden z tyłu tak... Ależ JKL tutaj, ależ tutaj piękna głowa, no ale on odpowiada od razu Saviola. Dwóch terrorystów, jeden odcięty smokiem, jest jeszcze antyterrorysta Sosna na BS-ie. Fraguje, no i Rulik, Rulik czy Sosna, no jednak Rulik zepsze i to był chyba decydujący frag w tej rundzie. Będzie co prawda jeszcze tam Goku robił plecy, od respa, od dołu atakuje GFR. No ale wydaje się, że Tero to ma wszystko pod kontrolą, już doskonale wiedzony jest jeden frag, no jeden za jeden, Goku fraguje i sytuacja jeden na jeden. Zobaczmy w takim razie Goku, czy Jaro, jednak Jaro lepszy, no i tak jak mówiliśmy, tutaj ten brak pieniędzy, no niepotrzebnie tam Gofer też ginął, mógł sobie zostawić tą broń. Jest już nas drugi wspaniały, piękny, prześliczny komentator. Jak tam mecz, Patryk? Mów, co się dzieje? O, na razie Saleny, Ruliksy wygrywają 4-1 na Team Sosny. No, pistoletówka przegrana. Dlatego też te trzy rundy. Później następna runda na fullu wygrana, ale został tylko jeden zawodnik z antyterrorystów, dlatego też już brakowało pieniędzy. Znowu próba skrótu nieudana. Teraz jest frag za frag na długiej i to jest dobra sytuacja dla terrorystów. Mamy 4 na 3. Widzę, Patryk, że te składy dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo mocne. Jest i Kaper, JKL, Sosna, no naprawdę doskonali zawodnicy tutaj. Myślę, że to będzie bardzo cięty mecz. Jak na razie 4-1. No dobrze, że nie obiecam. Teraz, dobrze, nie obiecam. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mecz jak na razie wam się tutaj podoba. Ja mogę go oglądać niestety dopiero od tego momentu. No ale liczę na ciekawe akcje. Antyterroryści, widzę, że widzimy... zostało 3 na 2, ale mocno obici Patryk antyterroryści, zobacz, 18 nie, na 2. Nie, już nawet nie będą tutaj... próbowali odbijać, tutaj widzimy, że już będą zachowywali sobie broń, nie ma po co. JKL chyba nawet tej broni nie ma. Będzie tutaj polował, żeby coś ustrzelić, żeby może zabrać jeszcze jakąś broń terrorystom. No ale też taki strzał chyba niepotrzebny, tutaj Salen go w tym momencie właśnie wyhaczył. No i JKL już nie żyje. Jedynie GFR zostawił sobie broń, no mamy 5-1, dla mnie to jest na razie niespodzianka. Nie udaje się tutaj, ale dobrze grają terroryści. Wejścia timingowe, widać z takie, no... Coś na pewno kombinowali, bo to albo próbują po prostu grać teamplayowo i razem wchodzić na BS-y. Na razie, tak jak po rundzie pistoletowej, widać, że to im wychodzi. Mamy 5-1, prowadzi Delta z Gamą i tak jak mówię, dla mnie na razie wyniki tych spotkań to jest takie małe zaskoczenie. No ale to mecz się jeszcze nie skończył, to jeszcze dużo rund do końca spotkania. Nie no, oczywiście, no 5-1 jak na razie prowadzi Delta, ale ten mecz może się skończyć zupełnie innym wynikiem. Zwłaszcza, że jeszcze w tej fazie, kiedy zawodnicy nie są tak ze sobą zgrani, myślę, że jednak troszkę łatwiej będzie tutaj po stronie terrorystów grać naszym zawodnikom. Zobaczmy wejście długo, tam ładnie ustawiony GFR, ale to zrobił, no i babaczkę. No nie spodziewali się chyba terroryści tutaj no ustawionego w dołku, no widzieliśmy zawodnika CT, przebiegali tak bez żadnego flasha, tak jakoś no myśleli, że tam chyba nikogo nie ma. Wykorzysta to GFR, dwa ładne fragi od niego, no i robi przewagę, tam jeszcze Sosna skrócił nam dolną trupę, też sfragował zawodnika, który wskakiwał na galę. No ale tutaj niespodzianka, środkiem wyszli na respa no zawodnicy Tero. No i... Dwie niespodzianki teraz zrobili terroryści, tutaj i Jaro i Salen po jednym fragu, teraz jednak Sosna zabija Jara. No i to był ważny frag. Zobaczmy na trzech, czy jest w stanie to Salen zrobić. 35 sekund do końca, zabija Sosnę tutaj z respa. No i sam zostaje mu tylko 20 HP, także mocno obity Salen. Jeszcze będzie chyba próbował, czy nie? Czy będzie no nie, no paczka jest za długiej, także nie ma szans tutaj. Widzimy, jak dobrze ustawieni są antyterroryści. No i tutaj nie ma szans po prostu tego odbić, jeżeli tam próba, ale tutaj ładnie JKL. No i broń stracona przez Salena. Nie wiem, czy to był sens w ogóle tam atakować tego BS-a tak naprawdę już w tym momencie. Mógłby sobie zagrać w następnej rundzie. No brakuje troszeczkę właśnie tylko doświadczenia zawodnikom.
Myślę, że ważne by było, to można by było spróbować z tego kołacha coś zrobić w tej następnej rundzie. A teraz, no, gramy na tekach, gramy na glockach. No tak, przegrana runda, to prowadzą 5-2, przegrali teraz rundę, no i muszą grać echo gracze Delty. Wszystkie rundy są bardzo close, także tak, dokładnie, tutaj wszystkie rundy były bardzo bliskie, dlatego też tych pieniędzy i po jednej, i po drugiej stronie nie ma za dużo. Zobaczmy teraz smoki na środek, terroryści tutaj sprytnie przechodzą sobie już galerią. Resen ich nie zauważył, no akurat tutaj zmienił, jak powiem, patrzył cały czas tutaj palmę, zmienił punkt widzenia na terroryści już wchodzą. Zobaczmy, tam jest jednego niebka, ale już ma te pesteczki! Ależ on tutaj wypestkował, ładnie też GFR teraz sobie radzi na tej długiej, bez żadnego problemu tak naprawdę. No i mamy trzecią rundę dla Gamy, JKL, no strzela niesamowicie, no jest uzdolniony niesamowicie, jeżeli chodzi o aima. Naprawdę tutaj widzimy, jak potrafi strzelać ten zawodnik, ani na chwilę, że tak powiem, nie spanikuje. Tu widzimy za każdym razem takie głowy. To jest coś niesamowitego. Zmieniłem tytuł streamu. Się śmieją, że Scream płakał jak strzelał, jak to widział. Tak, generalnie tak, bo Screamowi coraz rzadziej wychodzą właśnie takie fajne akcje. A widzimy... Ja szczerze mówiąc myślałem, że już tak się nie da strzelać dobrze właśnie pestkując, dopóki nie zobaczyłem, jak to robi JKL. No, pokazuje, że jeszcze takie pestkowanie tutaj ma miejsce bytów w GO, nie trzeba wcale walić tego full auto. No i jak teraz radzi sobie naprawdę znakomicie, teraz Kaper wychodzi środkiem, dobrze, jednak resen z AWP. Ależ ładnie resen teraz. No już mamy przewagę, no tutaj się troszeczkę Delta nam, no skiepściła się ta gra. Widzimy, że zaczęli grać troszeczkę też pojedynczo. Tak jak mówisz, tam jakaś próba wyjścia na środek, jest frag od antyterrorystów, później od razu drugi od resena, bardzo ładny, zza boksa środkowego, no i mamy przewagę 5-3. No, co będzie ciężko cokolwiek tutaj wymyślić, Tero. Powinni zaatakować, myślę, jednego BS-a, spróbować wejść, no, w trójkę, ewentualnie na dwójkę, może na długą, ale wygląda na to, że chyba będą próbowali tutaj zachować broń. No tak, już tam GFR nie mógł siedzieć na miejscu, już poleciał, skrócił długą, poszedł szukać terrorystów, skarcony przez Jaro, a tymczasem terroryści wchodzą sobie jednak w galerię, tam od no razu nie, to już za mało czasu. Fragiem. Nie ma szans. Tak, nie ma opcji. Rezygnuje. Nie ma opcji, jeszcze tutaj tak strasznie Jaro cofnięty, no on tutaj zabił co prawda skracającego długą, zabije też pewnie tutaj następnego zawodnika, Goku. No ale to tak naprawdę no są nic nieważne, niewarte fragi. Jak już zabił tą długą skracającą, w momencie kiedy jego koledzy wchodzili galą, powinien raczej wyjść tą długą, już zaryzykować, tak? No tutaj widzieliśmy, że dwójka biła się z BS-em, on no mógł tam przeważyć tak naprawdę tutaj o tej rundzie. Widzieliśmy, że no nie zrobił tego, dziwne zachowanie, był poza grą w tej rundzie totalnie. No i mamy 4 do 5. To krycie tego bombsite'u, a jak na razie, no naprawdę mi się podoba, bo tutaj i JKL, i GFR. Widać, że ze sobą chłopaki współpracują, ładnie odprowadzają się póki co na długą. No i przede wszystkim dobrze strzelają, teraz tam JKL będzie miał starcie na długie, no nie poradził sobie jeszcze, no i dorzuca GFR. A terroryści już mają długą tempo, cała piątka, teraz jeszcze GFR z BS-a z AWP, jest jeden frag. Już wiedzą, że tam terroryści, no już że nie wychodzą. Ciężko będzie tam. No, no właśnie, i to była dobra da. Decyzja. Jest jeden za jeden, także to jest dobra sytuacja, myślę, dla nich. Mimo tego, że mają dwa teki, ale mogą coś pokombinować. Długą na BS-a już raczej nie wyjdą. Widzieliśmy w MWP, bardzo niebezpieczna. Lepiej nie ryzykować. Ale zobacz, Patryk, antyterroryści jak przytomnie. Dwóch na A, dwóch na B. Nie ma tych dzikich rotacji. Nie ma tutaj skracania. Czekają teraz już po prostu na terrorystów. No i myślę, że jeśli teraz dobrze się ustawią na BS-ach, to powinna być ich runda. No nie wiem, jakby tutaj zagrali nam środek B albo coś pokombinowali zawodnicy teraz, co prawda naprawdę to idzie im strasznie opornie od paru rund, 35 sekund już do końca, no muszą coś zacząć działać, jeżeli cokolwiek chcą zrobić. Bek! Dzięki! Teraz wyciągam Salena, no ale zobaczcie, 20 sekund do końca rundy, Tero dopiero teraz biega, teraz jeszcze na flashu, tutaj chyba od swojego może. No ale jeszcze wchodzi Saviola teraz z galerią, tam na BS-ie z GFR, wychyla chyba niepotrzebnie, 5 sekund do końca, no nie, nie ma to jest czasu. Po rundzie. Sosna musi tylko utrzymać się przy życiu. No i wystarczyło, że Sosna po prostu przeżył, no i mamy rundę dla antyterrorystów. Od paru rund naprawdę gra Delty jest dziwna. Nie potrafię tego zrozumieć, o co tu chodzi za bardzo.
Kapitanami w tych zespołach był. A dlaczego oni sobie pauzy nie dali? Jest pauza. Kapitanami był Sosna i Jaro. To byli kapitanowie w tych zespołach. Zobaczmy, jak wyglądają fragi, bo mamy chwilę. Saviola 11, Jaro 8. Ty, ja muszę naprawdę, ja potrzebuję okulary już chyba, ty. Salen 6, 6 Kaper, Rurix 6, czyli bardzo, bardzo równo nam grają zawodnicy Delty. Po drugiej stronie mamy 9 fragów od GFR, ale zdecydowanie najmocniejszy punkt chyba jak na razie swojej drużyny. Chociaż Resen też pokazał parę dobrych fragów na środku. 7 fragów od niego, Sosna 7 i 5 Goku. No i wywaliło nam jednego zawodnika, także chwilę na niego poczekamy. Także takich wybraliśmy kapitanów. No, generalnie nie wybieraliśmy kapitanów ze względu, powiedzmy, na umiejętności, czy patrzyliśmy, czy są najlepsi. Wybraliśmy tak, których uważaliśmy, że będą dobrymi kapitanami po prostu. Czyli znaliśmy już ich troszeczkę. Wiedzieliśmy też, że oczywiście dobrze grają, ale oprócz tego, że będą też potrafili swoje drużyny no tak do kupy złożyć. No i widzieliśmy już na przykład drużyna Gamy tak naprawdę zaczęła treningi od razu po wybraniu składów. Także bardzo byliśmy mega zdziwieni. No i mamy problem. Dlaczego? No mamy problem, tak, nie ma, wywaliło JPL-a. No, nie ma żadnej informacji, co się z nim dzieje. No poczekajmy, no to okej, no. Musimy poczekać po prostu, no co. Normalne pauzy w meczu to jest jakieś 10 minut, 15, tak. Zawsze okay, można okay. Tyle dawać, także po prostu poczekajmy na niego, no i tyle. Time auto dostał. Time auta zabił, dlatego nikogo nie zabił na drugie. Może tak było. Tak, KL zabrakło w tej rundzie, ale i tak wygrała tutaj. I tak wygrała drużyna Sosny. Gamma. To zmieni w to. Siema, Brady, siemanko. Tak, to ten Sosna Brzoza, tak, dokładnie. To jest cały czas ten sam. Cały czas on. Na YouTubie jest tam jedna zabawna sytuacja z nim. No i cały czas to jest ten sam. No nie ma na TS-ie, no dostał pewnie tego timeouta, no musimy poczekać. A w takim momencie wywaliło neta dość niefortunnym. Pekson gra, nie? Jeszcze gra. Pekson tak. No nie w tych akurat drużynach, ale... Spokojnie, na pewno mają zawodnicy, nie mają się co denerwować, jest trochę czasu, to się zdarza, bardzo często nawet, że wywala jakichś zawodników, także po prostu poczekajmy. No tak, na pewno chcemy dokończyć te mecze tutaj w pełnych składach. Ja sobie tylko zobaczę jeszcze jedną rzecz. Siema Bolek, siemanko. Jezi, Pekson, gram, no oczywiście, że gram. Jak zagrać w takim turnieju ze swoim teamem? Nie ma szans. Siema Nemezis, cześć. Jedna mapka, tak. Dlaczego Lechu nie gra w CSGO? No bo Lechu był już dość znanym graczem. My chcieliśmy brać tylko i wyłącznie zawodników, których my nie znamy, no. I to było od samego początku powiedziane, że to jest... GoGo CSGO jest zrobione tylko i wyłącznie dla zawodników, którzy z jakichś powodów są mega utalentowani i z jakichś powodów nie mogą się jakoś odnaleźć na scenie i chcieliśmy po prostu im pomóc, no. Wszystko powinniście wiedzieć tak naprawdę. Dawcio, siemanko. No, drużyna Peksona, jeszcze tak wam powiem, grała już we wtorek i wygrali z Jetą 16-9 z drużyną Markosia. Taka ciekawostka na sam koniec. No dobra, zobaczmy. Tutaj ktoś napisał, że JKL ma na Ostradę i często tak ma właśnie. No, dokładnie. Wywala. O, już widzę, że jest na TS-ie, także zaraz pewnie go zobaczymy już na serwerze. Tao też gra. No zostało z 3500 zawodników zostało 30.
A kończąc swoją przygodę z GoGo CSGO na finale lanowym 12-12 w Buddha Play, gdzie głównym sponsorem, który zasponsorował nagrodę o wysokości 100 tysięcy złotych, jest Pro.cpu. Poszliśmy. Nie, no żartowałem z tym Pro.cpu, ty. Nie, nie. Spokojnie. Pro.cpu ma duży budżet, to myślę, że od ich stoka wyciągniemy spokojnie. Fala dla Pro.cpu poszła. Fala dla Pro.cpu. Nawet Tapczan się odezwał. Tapczan, to tak, tak. Tam usłyszał no. Zawał, jak przyleciał od razu. Nie, słuchajcie, prawdopodobnie będziemy mieć dla zawodników sprzęt. Dodatkowo jeszcze, oprócz tego, już na lanie. Prawdopodobnie, bo to też nie jest do końca dograne, także załatwiamy to. Może się uda, może nie. Co Pro.cpu uzyskuje? No nic, no to, że tutaj bardzo no, Łukasz dołoży 100 groszy, także pasuje. Ty, co Pro.cpu dostaje? No dostaje to, że jest przede wszystkim rozpoznawalny. To, że tutaj jest bardzo dużo osób, które kupuje, które jest zadowolonych. Ja myślę, że no, to jest taka obopólna. Okej, okay, jest już PL na serwerze, pieniążki, także może sobie spokojnie zagrać. A wy? Wynik 5-5, no i lecimy, Patryk, dalej z meczem. A wy macie jakieś żale, to możecie po prostu do nich na czacie napisać, bo oni tutaj bardzo, bardzo często są, jak nie codziennie. Także ja myślę, że to jest okej, okay, nie? Że myślę, że takich układów no nie ma gdzie indziej. Myślę, że warto to pielęgnować. No i zobaczmy, teraz terroryści mają tylko jednego kołacha, zachował go tutaj Saviola. Próba tutaj wyjścia długą, tam dobrze jednak wcelowany JKL, no jest głowa od JKL-a. Jest tam jeszcze Salem, walczy z GFR-em. Zobaczmy, Salem czy GFR, jednak GFR lepszy. 5-3, już przewaga po stronie Gammy. Będą chyba wchodzić na bombsite B, tam rzucili sobie Smoke'a, jakiś nejdzik, no i Goku zobaczmy. Pokaże Goku, czy on też zabłyszczy jakoś w tym meczu, czy pokażę teraz dobrą akcję. To jednak Sos atakuje jako pierwszy, teraz jednak zabija dobrze Saviola, zobaczmy. Pomaga tam Resen, Goku, Jaro sam jeszcze walczy, ale nie miał szans. 6-5 i Gamma pierwszy raz w tym meczu wychodzi na prowadzenie. Dobra, musiałem ten, bo ja tu wiem, przepraszam was najmocniej, ale zapaliłem papierosa przy komputerze. Zara Matuszewska wylatuje z laczkiem i mi ten. No. I wracamy do spotkania. Widziałem, że wejście na B nieudane. To znaczy dobra obrona antyterrorystów. I mamy kolejną rundę dla nich. I zobaczcie, było 5-1 dla Delty. Jest 6-5 dla Gamy. No, tak jak mówiliśmy, tutaj duża, duża poprawa graczy Gamy. Dużo lepiej sobie radzą. Tak naprawdę przede wszystkim. Myślę, że GFR tutaj jest też takim pewnym, ależ tutaj GFR fleszowany dobrze przez terrorystów, Saviola już wjeżdża długą. Rurix chyba troszeczkę zdezorientowany, tutaj wcelowany AWP-a, ależ Rurix tutaj Resenowi sprzedaje głowę, to jest ważny frag. Tu mamy jeszcze jakieś takie niekontrolowane zagrania, myślę, terrorystów, oni chyba do końca nie wiedzą co zaatakować, bo to był atak przez Respa CT. Sytuacja 3-2. No, ciekawie zagrali Kaper. Patryk terroryści, naprawdę ciekawie. Zaskoczyli, można powiedzieć, teraz trochę tutaj drużynę Gammy. No, nie no, ale Goku jeszcze walczy z Sosną. No i teraz Salem już zobaczył Sosnę na respie. Myślę, że tutaj nie dadzą już sobie wyrwać tej rundy gracze Delty. Tutaj dostaje Sosna 42 HP, tylko ważny pojedynek teraz, który wygrywa Salen. No i to jest przewaga bardzo duża. Chociaż brak kontroli na długiej to się mści.
Paczka już tak szybko tyka, że tutaj nie ma szans. Goku będzie chyba uciekał, ale... Oj! Tak jest. No tak, zabity przez kapera, ale kaper chyba też wybucha. Tak. No ale runda wygrana przez Deltę, 6 do 6. No, udało się troszeczkę, udało się tą rundę wygrać, dość ciekawa taktyka, ale no zabrakło troszeczkę może ogrania tej taktyki, bo widzieliśmy małe nieporozumienia po stronie terrorystów, tak czy inaczej. No zobaczmy, teraz terroryści, tutaj szybkie zajęcie długie, GFR i JKL już wycofują, zostali tam flesza i nie postanowili w ogóle na długą wychodzić. GFR już w B-sie, terroryści długa pod kontrolą, tam mocno obija GFR Savole, no jest frag! Fraguje też resem na środku, 5 na 3, no kasują na początku teraz rundy już gracze Gammy, niemiłosiernie Delciaków. No i zobaczmy, 5 na 3, długa zajęta, no, ale co mają zrobić terroryści? Ładna kontrola teraz ze strony Gammy. No znowu tą samą sytuację, bardzo szybko wyciągnięte dwa fragi przez antyterrorystów, no i tutaj jeszcze Rurik zabity do 34 HP. No ale GFR no naprawdę bardzo dobrze się czuje na tym daście. Jest jeszcze Sosna, dobija tego Ruriksa, który tam właśnie był bardzo mocno poobijany. No i Tero już teraz kompletnie bez żadnego pomysłu. Wychylają na OWP, to nie jest dobry pomysł, bo tutaj reset z fragiem na salenie. I kolejny raz Sosna z tej samej pozycji i kolejny raz skutecznie. Także runda za zero, wygrana przez antyterrorystów. Czyli był pomysł rush na długą, ale widzieliśmy, pada jeden frag od GFR-a. No i Tero bez pomysłu. No ale też podobała mi się ta współpraca GFR-a z JKL-em, że tak, jeden tam nie... Obaj po prostu cofnęli, nie było tak, że jeden tam został i na przykład wychylał, a jeden cofnął. Była decyzja, cofamy, cofnęli, runda wygrana. No i teraz Delta musi grać na eko. Sosna już tam pali, Salena, wchodzą gracze Delty na bombsite B. Ładnie Sosna z kolejnym tragiem, czy będzie jeszcze jeden? Jest jeszcze jeden. No i tutaj idealna obrona, widzieliśmy bez szans, antyterroryści dobrze ustawieni na przestrzał. Sosna po lewej na samochodzie, na BS-ie za dużą... To był kto? Goku. Nie daje... Goku, tak. Goku i Sosna, dobra obrona bombsite duba, naprawdę. No i zobaczmy fragi. 14 Sosna, GFR 11, 10 Resen Goku, 10 i 11 też JKL, ale żrówno nam fragują zawodnicy Gamy. Po drugiej stronie Saviora, 13 fragów, Jaro 9, 8 Rurik, Kaper 7 i 7 Salen. Tym razem zobaczmy. Skrót się udał. No GFR bardzo agresywnie, bardzo pewnie na długiej przekrócie sobie zabija Jaro. Ależ Rurik teraz się odwinął tutaj Resenowi, no Resen dwa razy już z tej samej pozycji ginie. Tutaj takie małe pojedynki, na razie myślę, że remis w tych pojedynkach, no bo i zabijał Resen i też został tam dwa razy zabity dość ładnie przez zawodników Tero. No ale tak czy inaczej, zobaczmy, wszyscy Tero na galerii. Tutaj JKR schowany w tym smoku, a GFR pilnuje długie wiersze, się nic nie dzieje i od razu pomaga swojemu koledze. Jest wejście galerią, terroryści już kładą paczkę, widzimy Salen. No i GFR fragiem, z kolejnym fragiem, kolejnym fragiem od GFR. No i co? Saviora czy zaskoczy? Spodziewa się, nie ma żadnego problemu. No i tak jak powiedzieliśmy, GFR ewidentnie chyba najlepszy zawodnik w swoim drużynie, jak na razie przynajmniej 9 do 6 to Gamy. Obudziła nam się Gama, przegrywając 5 do 1, jest 9-6 dla nich, także tutaj naprawdę pograli sobie dość ostro zawodnicy antyterrorystów. Mamy w takim razie zmianę stron i kolejną pauzę, czyli coś tam się musiało wydarzyć. Mecz już jest tak, zatrzymany, także admin. Ja tego nawet nie komentuję, przeczytajcie sobie, co tam będzie pisać za chwilę. Dobra. Prawie jak wy wczoraj, Kosta. No tak. Prawie jak ty wczoraj chciałeś napisać. No tak, Delta, nie dziwnego, że tutaj... Ale co w tym złego? Pauza taktyczna. No bo przegrali... Botek! Bardzo dużo. Ile? Botek, dzięki tak. Wielkie za suba za trzeci miesiąc. No ja akurat nie widzę w tym nic dzięki złego. Dzięki wielki, Botek. No biorą sobie pauzę. Na ostatnie 9 rund przegrali 8. Ja też no, widzę pauzę. No właśnie. Bardzo dobrze widać, że zawodnikom zależy. Ja tam nie mam nic przeciwko temu. Bardzo dobra pauza. No mówię, no ostatnie 9 rund przegrali 8. Też bym brał pauzę, żeby się zastanowić, co jest nie tak. Czy co tutaj zrobić.
No Kosta, no wiesz, no ja wierzę w ciebie, no to był dopiero pierwszy meczyk, no nie ma się co przejmować. Aha. A, nie dogadali się odnośnie Paweł, dobra. To ta druga drużyna wzięła sobie pauzę. No dobra, no nieważne, no trudno. Gramy, aha, tu się nic nie stało, gramy dalej. Resen wziął pauzę, no. Muszę coś zrobić. Jak Izak, zróbcie ruletkę. No przecież Izak robi tą ruletkę z nami, to był tutaj pomysł ludzi z czatu, żebyśmy zrobili to. Nie rozumiem. Za bardzo. I zróbcie się inaczej pisze, tak swoją drogą. Nie to U, musisz. Słownik ortograficzny, polecam. Dobra, lecimy. 9 do 6 dla Gammy, bardzo ważna pistoletówka. Oczywiście mam nadzieję, że wynik no, będzie zbliżony, że to będzie walka zacięta do ostatniej rundy. Zobaczmy, bo tutaj terroryści już sobie zali środek, już podchodzą sobie na galerię. No! Jakieś tutaj nieporozumienie. Ładnie tutaj odkręcę. Postrzeli swojego kolegę. Ale nie za bardzo. No i zobaczymy, co wykombinują tutaj terroryści. Wejdziemy, będzie środek B, no tutaj... Ale już tutaj Salen oberwał! GFR ewidentnie, no na razie naprawdę rewelacyjnie gra. Kolejny raz, ładne flesze, ładne wejście timingowe. Tutaj mamy z dwóch stron atakują terroryści. Kolejny frag od GFR-a i słuchajcie, mamy... No, mamy mega przewagę terrorystów. Już zajęty B, już próba napadka. Próba odbicia jeszcze tutaj GFR. Kolejny frag od niego, ma jeszcze 69 HP. Jest piękna pestka od JKL-a. No i tam Jaro, biedny sam, samotny biały żagiel w dolnej trupie, zaraz dostanie w pierdziel. Raz, dwa, o, jeszcze tutaj będzie Kosa, noże, noże, jest noże, jednak Sosna nam fraguje. Jaro, no to było takie, może nie upokorzenie, ale tu chyba chęć pokazania totalnej dominacji. Bardzo ładna zagrana taktyka. Wspaniałe fragi od GFR-a, który tutaj wykierował po raz kolejny rundę. 10 do 6 Gamma, tarapaty i delty. Zobaczymy, czy oni będą w stanie się z tego podnieść. Dobrze zagrana teraz pistoletówka przez tero. Wejście środkiem B, bardzo pewnie, bardzo dobre flesze timingowo. I teraz po prostu czekają na skróty. O. I chuj, cześć. Ty to widziałeś? Ty to widziałeś? Tak można by było powiedzieć. No. No co rozdał JKL? Pyk, pyk, dwie pestki, no czegoś takiego naprawdę dawno nie widziałem. Ale tutaj zaskoczył jeszcze Jaro, także ma 2-2, jest jeszcze Scout, no i Goku tutaj robi przewagę terrorystom. No jednak mimo tego, że tak ładnie tam JKL strzelił, widzimy, że terroryści mają trochę tarapatów. Gofer, GFR, czy Gofer, GFR, jednak dają sobie tutaj radę z Kaprem. No ale co to były za głowy, no... Takie dwie pesteczki, proszę was bardzo, no, tego się nie ogląda na co dzień, naprawdę. Jestem w szoku. No i runda wygrana przez Tero. Teraz jeszcze jedno eko, full eko w wykonaniu Delty. Zajęcie tutaj, próba zajęcia długiego, Goku będzie wyglądał jako pierwszy. Jest jeden frag od niego, wie, że ktoś tam jeszcze przebiegł, myśli do dołka, ale kapel ustawiony po prawej. Jest GFR, no. O, ależ tutaj Goku wyczaił, że w smoku może któryś z antyterrorystów się chować. Głowa, Jaro nie żyje. No i znowu po raz kolejny, bardzo duża przewaga terrorystów. Czy oni to stracą, czy nie? Goku kolejny raz tego smoka, no tutaj wybiegł Salen, ale nie daje rady. No i Rulik na plecach, ale jest tu GFR. Myślę, że nie będzie miał problemu, żeby zabić swojego przeciwnika. No właśnie, nie ma. 12 do 6. Było 5 do 1 do Delty, przypomnijmy. Jest 12 do 6 dla Gammy. No złapała rytm Gamma, złapała, naprawdę. Myślę, że są teraz Patryk na fali. No i ciężko będzie na pewno graczom Delty tutaj powstrzymać. No, zobaczmy jak wyglądają fragi w takim razie. Saviola 13, 12, Jaro, Kaper 9, 9, Rulik i Salen 7 tylko. Po stronie Delty, po stronie Gamy 20 fragów od GFR-a, JKL 15, 15 Sosna, Goku 14, 12 RSN i terroryści już praktycznie na BS-ie. Chodź na mocy B tam. No. Na środku jeszcze Jaro wyciąga Goku, no to jest ważny no, frag. Jeszcze Rurik czekał, ale już teraz pociągnął full auto Rurik. Pięknie Rurik! Pięknie Rurik wyczekał, no nikt nie sprawdził z terrorystów tamtego i tej miejscówki. No tak oczywistej można powiedzieć, a jednak wszyscy wbiegali na BS-a i zobaczmy jak pociągnął full auto Rurik. Trzy fragi od niego, no daje tutaj nadzieję Delcie, bo gdyby przegrali tą rundę mogło być naprawdę ciężko.
no pukają się teraz po głowach pewnie zawodnicy Gamy, bo naprawdę, no jak nie sprawdzić takiej miejscówki, widzieliśmy jak długo utrzymał tam się przy życiu Rurix, no i wykorzystał to, no błąd chyba po stronie Gamy, mamy rundę dla Delty. No i kolejna runda dla Delty, no i walczy nam Delta. Jestem ciekawy, czy będą w stanie się tutaj jeszcze podnieść. Jeszcze mają fulla teraz gracze Gammy. Tym razem wejście galerią, tam JKL. Dostał dobre nady, no, bardzo dobre nady, JKL tylko 21, tak. Tutaj bardzo ładne nady. Widzimy, że Tero bez pomysłu. Wszyscy na galerii. Niedobrze. No teraz trzeba by było tą grę troszeczkę uspokoić, troszeczkę ją rozrzucić po całej mapie, żeby rozciągnąć antyterrorystów. No ale to się nie dzieje. Będzie chyba próba wejścia. Widzimy, że GFR wcelowany w skrót. Sorry. A tam antyterroryści ani drgną. Kaper czeka przed długą. No zobacz, jak tutaj zaczarowany. Nie rusza się, nie wychyla, czeka na jakieś tam wejście. Jestem ciekawy, czy będzie miał okazję do sfragowania. Tymczasem terroryści już wchodzą w galerią. Zobaczmy. Jaro, dostaje łeb od JKL-a. To jest Saviola, jest APS-em. Walczy, no, Saviola. Tam. Zobaczmy, czy da radę Saviola. To Saviola, ale nie trafia. Na plecach jest jednak Rurix. Ładnie Rurix, no i dobrze teraz Salem i Saviola. I mamy po rundzie. Delta walczy, Delta się nie poddaje. No udało im się. I to jest ósma runda. Ale tak chwaliliśmy Gamę, ale tak jak wcześniej to wspominaliśmy, nie ma pomysłu na to Tero. No oni troszeczkę trenowali, nie wiem jakie mapy zdążyli przetrenować, jakie sobie pograć. No ale tak czy inaczej, tam kluczowym myślę był ten pojedynek na długiej, wygrany przez Kapera, który widzieliśmy jak tam był wcelowany dość długo. Te double dorsy to się opłaciło. Nie dali się zamknąć przede wszystkim gracze CT, no i mamy ósmą rundę dla Delty. Teraz tam Nate od Jaro, Goku tylko 30 HP, już dopiero się runda zaczęła, już tego HP mało. Ale mają eko gracze Gammy. Jestem ciekawy, czy na eko też sobie coś przygotowali, czy to będzie po prostu taki standard. Jak na razie rozbiegi się w łapie, czekają na jakieś skróty, a to się nie dzieje. Gracze Delty bardzo spokojnie, nikt nie skraca, czekają na te wejścia terrorystów. No nie ma sensu w momencie takiej tak spokojnej gry Tero. Tak naprawdę skróty nie mają tutaj najmniejszego znaczenia. Ależ tutaj ładnie Jaro teraz tutaj ściąga Goku. No głowy się... Brakowało mi tych akcji takich dobrych od Jaro. On teraz pokazał tutaj świetnego aima właśnie na środku. Sakela czeka sobie na galerii. Nie trafia jednak Resena. Resen już wycofuje. No Jaro już przelotował. Spodziewają się wejścia na A, raczej zawodnicy CT. Widzimy jak ustawili się taką linią. Jeden na długie, jeden za BS-em, jeden na Romanie. Sosna jeszcze cały czas skampiony, a terroryści nam wchodzą galerią, ale tutaj Jaro bez najmniejszych problemów zabija. No wyczekał tam GFR Kapera w końcu. Rurik zabija Sosnę, który miał pakę i to miał być taki fake. Saviola teraz trafia za WP i mamy dziewiątą rundę dla Delty i tutaj nam się ten meczik zaczyna wyrównywać. No robi się coraz ciekawiej. Robi się coraz ciekawiej. Tero, no teraz na fullu, ale zobaczmy jak dużo pieniędzy mają antyterroryści, także to jest, no, zaczynają naprawdę wracać do spotkania. Zobaczmy, czy będą tutaj w stanie jeszcze coś zrobić. Teraz no, trafił, obie drużyny, tak jak Patryk mówił, na fullu, Salen już obity, 37 HP. Trafił tutaj Resen. No a terroryści znów na spokojnie, znów tutaj GFR jako ten taki pierwszy tutaj antyfrager chyba, podchodzi sobie na środek. Reszta zawodników jeszcze w okolicach długiej, tutaj przed długą na respie czekają sobie. No GFR sprawdził, że ten środek jest na krótko czysty. Przepraszam. No ale prawdzie napisać, czy wkurwia was awatar Kapera, no. No wkurwia, no. Śmieszne jest. Wróćmy do spotkania, jest Mołotow, ale GFR sobie tutaj z nim nie będzie musiał nawet radzić, bo poleciał mu za plecy. No i będzie chyba fake środek B, przynajmniej tak to wygląda. Gofer już bardzo agresywnie tutaj pojedynek. Ładnie, Gofer, tak! Kapera. Jeszcze jest teraz frag za frag. To jest dobra sytuacja dla Teru. Już zajęli tutaj galerię, już biegają na BS-a. No ale nikt teraz nie zamyka tej akcji i to może być też problem. Salen od respa. No i tutaj od drugiej, nie, jest jednak zamknięta akcja. Czyli mamy zawodnika od drugiej Teru. No i wystarczy teraz obronić. Wystarczy obronić tą paczkę. Podbiega no, Rurix. No i już no leży. Resen teraz, też. Teraz dobra runda Resena. Te dwa fragi są WP, naprawdę bardzo ważne. Jeszcze no i teraz zabija jeszcze nam Jaro w sytuacji 3 na 1. No łatwo sobie tutaj Resen poradził. Tak, to jest jego runda. Dokładnie powiedziałeś. Bardzo ważny refrakt przede wszystkim na BS-ie. No i tutaj
13 do 9. Jeszcze nas zagrają nam ze spokojem antyterroryści. O, ciekawe, ciekawe. Teraz to jest, tak jak mówisz, jeszcze ma fulla, no ale nie dają przeskoczyć za darmo tutaj gracze gammy. Tym razem obejrzał nie salę na Rurix. Do 20 HP. Całe te nade'y, a tymczasem terroryści, no już sobie wchodzą długą. To jest takie smokne odcięcie tego przestrzału. Tam jest kaper na samochodzie. GFR jeszcze na środku, będę tutaj chyba próbował wejść od galerii. A może środkiem, zobaczmy co GFR sobie wymyśli. Nie, raczej tutaj tylko kontrola tego środka, myślę, że wchodzić tam wtedy nie będzie, nie ma po co tak naprawdę. Jednak galerią, jednak chyba galerią. Chociaż, no, czekają, zajęli sobie długą, terroryści czekają, teraz zostawili tam jednego zawodnika. Dwójka już wycofuje teraz chyba na galerię. No, ale mamy jednego zawodnika na środku antyterrorystów i tutaj widzimy... Dobry Nate od Jaro, 40 HP tylko zostało na koncie GFR, ale odrzucił mu Nate GFR, nie tak dobry, ale też niezły. No, no już musi uciekać, ale tutaj jeszcze Jaro. Fraguje Jaro! Są dwa szybkie fragi od Tero. 4-3, dopiero teraz nam Rurix, mamy tylko 20 HP. Mamy Saviola za WP-ą, gdzie on jest ustawiony. Od respa. Ciężko to wygląda. Tutaj bardzo spokojnie. No i nie trafia jeszcze ten Saviola, to był taki, no mógł być ważny frag. Wydaje się, że chyba będą zachowywać nam antyterroryści. Pieniędzy już nie ma. No, nie kwapią się nawet do tego, żeby tego BS-a odbijać. Tak, tu brakuje... DS2 jest bardzo taką specyficzną mapą. Tutaj bardzo, bardzo ważny jest ten zawodnik, który rotuje między środkiem a BS-em, a i on musi być doświadczony. On musi mieć takie tak zwane przeczucie. Kiedy to zrobić, żeby było dobrze? Widzieliśmy tutaj, no nie za bardzo to wyszło. Dwójka zawodników zostawionych na BS-ie nie dała rady powstrzymać pięciu terrorystów. Mamy 14 rundę dla Agamy. No tutaj tak naprawdę no najbardziej doświadczony zawodnik, polegający na dobrym info w CT od chłopaków, właśnie powinien rotować i powinien wiedzieć, kiedy to zrobić, żeby było dobrze. No tak jak każdy tylko trzy bronie teraz po stronie antyterrorystów, no ale dwie akupy będą starali się chyba tutaj coś wyciągnąć, tymczasem GFR tam rozłączyło się środku, ale teraz postrzelili żadnego z antyterrorystów. Rozłączyło cię także z adminem. Mm-hmm. A 4 godziny, no tak. No, to już wracamy z powrotem. Okej, okay, już jesteśmy. Wspaniale. No i zobaczmy, teraz bardzo, bardzo ważna runda. Na pewno mega skupieni są gracze Delty. Wcelowani z tymi AWP-ami, czekają na jakieś wychylenie ze strony terrorystów, ze strony Gammy. No i ci robią tutaj wejście środkiem, poszły smoki, poszły flesze. Goku już zajmuje środek. Rurix na B zabija Sosna i to jest bardzo ważny frag teraz dla Delty. No tak, ale znowu zobacz, no Sosna teraz, nie wiem dlaczego on sam zaatakował tego BSAB, czy to miał być fake? Jeszcze tutaj Kapry nam fraguje na długiej, lepszy od Resena. To miał być fake wejścia środkiem B, chcieli wchodzić galerią. Fake nie do końca oddalny, no pada Sosna, zostaje trzech zawodników, jeszcze teraz Salen no bardziej fraguje tutaj. No Salen teraz dwa fragi od niego, jest jeszcze na galerii Goku. No, udaje mu się tutaj zabić Salena, ale już za BS-a Jaro. No i tutaj ta sytuacja beznadziejna, po raz kolejny niewykorzystana przez zawodników Tero. Widzimy, jak mało mają pieniędzy, grają na resztkach. Tak samo jak antyterroryści, tutaj każda runda jest za dwa. 14-10. Mega skupiona Delta, no ale Jaro popełnia błąd. W tak ważnym momencie postanowił wychylić na środku. Nie wiem, czy to była dobra decyzja. Zabity przez GFR-a. No i przyspieszyli teraz bardzo tempo gracze Gamy. Wyciągnięty zawodnik na środku, więc już schodzą sobie z tym środkiem. Już Goku wcelowany w resto, zabija Saviolę. Ależ Goku teraz sprzedał! Ależ tam wyciągnął z BSA zawodnika CT i to chyba był Kaper. Kaper w szoku, nie? Ja bym był w szoku, jakbym dostał taką głowę. No, nie było widać cały czas tutaj Goku, ale w tym momencie, no, wydaje się, że wygrał chyba ten mecz. Ależ tam sprzedał głowę! Naprawdę, wspaniale. Świetne wejście środkiem. No i to jest już 15 runda dla Gammy. Jeszcze tylko jednej rundy brakuje im do zwycięstwa w tym meczu. Delta w opałach, Delta nie ma pieniędzy, no grają na resztkach, jakieś tutaj pistolety, widzimy jeden tylko FAMAS. Co zrobi Delta? Czy będzie jeszcze w stanie jakoś tutaj... Ciężko na pewno, ciężko, no muszą coś mieć jakiś skrót, nie wiem, wyciągnąć jakieś fragi, postarać się coś zrobić razem. A Gamma bardzo spokojnie, nie wiedzą, że tylko jedna runda dzieli ich od zwycięstwa, tymczasem to Kaper fraguje jako pierwszy.
Jest jednak refrak od GFR-a 4x4. Głowę dorzuca JKL. No i to będzie już chyba po meczu, Patryk. 4x3, oni mają tylko pistolety. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze Rurik zwalczy na B. 4x3, gdzie się zdecydują wejść terroryści. Będą... Oj, tam przeskanowany jeszcze Jaro. No i będą nam wchodzić galerią. Trzech terrorystów, już czwarty, który wchodzi atakiem z jednej strony. Tutaj ten Nate troszeczkę może pokrzyżować plany, ale jednak nie. Walczy, tam jeszcze antyterrorysta Jaro, ale już nie żyje. No i tutaj myślę, że nic złego już się stać nie może. No odbity co prawda GFR i JKL, no ale to jednak jest 4x2. Jeszcze teraz fraguje Sosna, zostaje nam no sam Rurix. Fraguje, oj, jeszcze co prawda Sosnę. 34 HP, będzie próba odbicia BS-a. No ciężko. 8 HP, Rurix chyba chciał zachowywać, ale to jest ostatnia runda. JKL kończy nam spotkanie, 16-10. 16-10 dla Gammy. Gratulacje panowie, bardzo dobry mecz. Tutaj widzieliśmy wspaniałe fragi, headshoty, dużo takich dobrych indywidualnych akcji. Naprawdę no, mógł się podobać ten meczek. No i Gamma, pierwsze zwycięstwo. Gamma pierwsze zwycięstwo, no tutaj jednak faworyt nie zawiódł w tym momencie, to wydaje mi się, że Gamma tutaj jednak była takim, można powiedzieć, małym faworytem. Nieoczekiwany początek 5-1 dla Delty, ale później chyba wszystko poszło zgodnie z planem. Mamy hurtowo wygrywane rundy przez Gammę. Chwilę w tym po stronie antyterrorystów Delta nam się obudziła, zdobyła parę tych rund, no ale to wszystko, na co było ich stać. Jednak gracz meczu dla mnie zdecydowanie to był GFR. Zdecydowanie najlepszy gracz tego spotkania. No, widzieliśmy też wspaniałe kille od JKL-a, wspaniałe pestki od JKL-a. Także myślę, że to spotkanie mogło się naprawdę podobać. 16-10, ale to jest tylko i wyłącznie pierwsze spotkanie, także tu jeszcze wszystko się może zdarzyć, to jeszcze jest no, wszystko możliwe. Myślę, że nie ma się co załamywać, można sobie ze spokojem grać, chociaż tak jak powiedziałem, Gamma wygląda bardzo, bardzo mocno i naprawdę to będzie jeden z faworytów tutaj do wygrania tej ligi, chociaż tak jak mówimy, to jest pierwsze spotkanie, zobaczymy jak spotkają się faworyci ze sobą. Bardzo no fajny meczek, słuchajcie. Także już wychodzimy ze serwerka. I ja tutaj jeszcze myślę, uraczę was tym, co zrobił dla nas jeden z koksów, który w nagrodę dostanie tą kosę, która dzisiaj wylądowała u mnie w ekwipunku. To nagroda dla niego. A tak wygląda promo od niego. Kosa z szufli. Pierwszy mecz, go CSGO.